Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w The Long Dark. Mamy świt, mamy już pełno różnych atrakcji zrobionych. Ognisko nadal się popali, jeszcze 6 godzin trzeba będzie pomyśleć nad czymś. Przypomniałem sobie, że tu mamy, wziąłem piłę, a tutaj jest przecież półka, z której będziemy mieli 4 kawałki złomu. 4 złomy też mamy przy sobie, żeby zrobić nóż i siekierkę potrzebujemy 9 kawałków złomu. Więc jak się może rozejrzymy, to jeszcze coś się trafi, zobaczymy po okolicy. Mamy tu jeszcze parę miejsc do przeszukania, na przykład w ogóle tych spalonych domów nie przejrzałem. Ale tu chyba nic nie ma. Nawet nie ma kawałka drewna spalonego. Dobra, wydaje mi się, że tego jelenia, który tu leży, to w nocy chyba wyciąłem już, jak czekałem na świt. Ale jeszcze się upewnię. No, śmiało, szybko. Tak, tu już mięsa nie ma. Ale tamtego chyba nie ruszałem, także przejdźmy się. Nie wiem, jak długo tutaj będziemy siedzieć. Tutaj w tej okolicy wygląda na to, że bunkra nie ma. W tamtą stronę jest kolejna wieża radiowa i tam byśmy sobie jeszcze podeszli przed końcem, przed opuszczeniem tej doliny. Przed końcem naszego czasu i tam jeszcze się upewnimy, czy nie ma jakichś interesujących rzeczy. O, właśnie, tutaj często są jakieś rzeczy. Na krzesła nie będę rozbijać, bo trochę za dużo czasu się na to zejdzie. Jeszcze więcej węgla, to się przyda. Mało metalu niestety, mało metalu, niedobrze. Dobra, tu nic nie ma. Jeszcze tą łódkę trzeba przeszukać koniecznie. Czasem pod tymi siedziskami, nie wiem jak to nazwać, są schowane różne przydatne przedmioty. Czasem jest skrzyneczka, czasem jest do przeszukania, czasem jest toporek albo nóż wbity. Także warto zawsze się przyjrzeć. Mamy tą wyspę. Nie ma słońca za bardzo, ale chyba nie ma co się tym przejmować. O, jest metal, super. Dobra, stać nas w takim razie na zrobienie pełnego zestawu. Okej, okay, opuszczone torfowisko. Wiem, gdzie to jest. To jest ta wieża radiowa, którą już odblokowaliśmy wcześniej. Warto byłoby w takim razie tam wrócić i wykorzystać to. A? Okay. Schowajmy się tutaj i zróbmy sobie mapę. I od razu trzeba wracać do domu. Tak, bo się znowu zaraz zimno zrobi. O, kable. Proszę bardzo. Tak, musimy wracać szybko do obozu tymczasowego. I potem sobie wrócę, tego jelenia zbiorę. I zastanowię się, co dalej. Czy dłubiemy ten nóż z toporkiem, czy robimy coś innego? Dobre pytanie. Zobaczmy. Jeszcze tylko tutaj tak... Obejrzyjmy sobie to dokładnie. Nie, to nic nie ma. Okej, okay, powróciłem. Zostawmy w takim razie sobie to. W sumie trzeba byłoby coś zjeść. Zjedzmy wilka, bo on ma mało kalorii w stosunku do kilogramów. To od razu pozbędziemy się ciężaru. A jeszcze to można by chrzamnąć. Wodę trzeba zagotować. Szkoda, że garnka żadnego nie wziąłem, bo przez to gotowanie wody jest strasznie powolne. Chociaż tą patelnię można było wziąć, to już by zrobiło różnicę. A i puszka, to się będzie gotowało 30 minut, a to się będzie cięło godzinę 30, to trochę za dużo. Tu już nic nie mamy. 10, 20 minut ręcznie. O, i nawet udało się uniknąć zamarznięcia. I proszę bardzo, wstawię sobie jeszcze następną. I mamy w sumie całkiem sporo opału. Mam 48 gałązek, co wystarczy na, nie wiem, dużo godzin. Z 10, czy coś w tym stylu. Także przeszukałem już tu wszystko w okolicy. Zostawmy sobie tu, gdzie jest zimno, mięsiwo. Ogrzeję się jeszcze chwilę i pójdę tamtego jelenia wyciąć, żeby mieć więcej jedzenia. To, co tutaj mamy z tamtym jeleniem razem licząc, to na niecałe 2 dni nam wystarczy jedzenia, więc nie powinno być problemu. Niech to się tylko tutaj ogrzeją. Okej. Okay. Ogrzewanie już jeszcze działa, więc marzniemy bardzo powoli.
Ciekawe, co to tam jest. A, to niedźwiedź. O kurczę, trzeba będzie na niego uważać. Chociaż w tych te regiony on się chyba raczej nie zapuszcza. Ale mimo wszystko będę musiał tak stanąć, żeby mieć go na widoku. A nie, kamera się obraca. Kurde, niedobrze. Ale to tylko 7 minut. Jest szansa, że do nas nie podejdzie. Zresztą, tak jak mówię, on chyba nie bywa tutaj w tych regionach, w tej okolicy. Nie wiem, gdzie on się teraz podział. Bo to jest coś, co mi się bardzo podoba osobiście w tej grze, że kiedy robimy jakieś czynności wymagające czasu, coś co, wiecie, trwa na przykład pół godziny, to gra w tym czasie też symuluje upływ tego czasu dookoła nas. Więc jak są jakieś zwierzęta, które coś robią, biegają, skaczą, to też będzie symulowane i one będą wokół nas biegały. Gorzej, że gra nie może przerwać, nie przerywa automatycznie czynności, które robimy. Moim zdaniem powinno być tak, że jak na przykład oprawiamy zwierzę i zakrada się do nas wilk albo na przykład niedźwiedź, to normalnie w grze jest tak, że to zwierzę krąży wokół nas tak długo, aż my przestaniemy pracować i wtedy się do nas zrzuca. A powinno być tak, żeby bohater jakby czuje, że jest osaczony, to powinien automatycznie przerywać tą pracę i zająć się ratowaniem swojego tyłka, nie? Tak powinno to wyglądać przynajmniej. Dobra, upuść to. To jest na 5 minut, to możemy to nawet od razu zjeść, żeby nam nie ciążyło. Dobra. Bo tak, z drugiej strony, jeśli się teraz wezmę za robotę, a okaże się, że będzie kolejna noc z zorzą, to warto byłoby poszukać bunkra. Zaryzykujmy. Wydaje mi się, że to nie powinno nam zrobić dużego problemu. Mamy tyle paliwa, że nawet jeśli zorza przyjdzie teraz i okaże się, że moglibyśmy w tym czasie szukamy bunkra zamiast kraftować, to nawet możemy podtrzymać ten ogień do następnego dnia. I następnego dnia po powrocie z poszukiwań bunkrów zająć się tym. Dobra, to będzie się pół godziny gotowało, to się zdrzemnę, żeby troszkę odświeżyć głowę naszej postaci. Mięso nie powinno się spalić w tym czasie. Chyba. Nie jestem pewny w sumie. O, jeszcze 12 minut. Dobra. Wcisnąłem tab, żeby zobaczyć, czy jesteśmy głodni i nie zwróciłem uwagi, że odkłada to z powrotem. Dobra, czyli mamy... To ile ma? 400 kalorii, to ma 400, to ma 1000 i to ma 1000. To wystarczy nam na całą dobę. Plus mam jeszcze dużo takich rzeczy, więc tutaj akurat sobie damy radę z tym. Dobra, woda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 160 stopni to chyba wystarczy, żeby pracowało. Przez ile? Przez 9 godzin. Wiecie co? Dorzucę w maksimum. Dobra. I chcemy zrobić sobie... Czekajcie. To jednak mniej potrzebuje. 5 i 3. To zostanie, czyli w sumie 8, aby to zostanie nam ten 3 godziny nóż i 4 godziny toporek. Dobra, zacznijmy od toporka, bo dłużej się go robi. Chyba nie ma zorzy. Nie ma zorzy. A, woda się wygotowała. Nie zwróciłem uwagi. Dobra. To skoro tak, to ile się jeszcze będzie gotować? 9 godzin, to dorzućmy jeszcze patyczków. No, śmiało. Dobra. I zróbmy sobie... Co? Tkanina się skończyła i złom się skończył. Jak to? Ale jak to? Już mieliśmy tutaj... Co ja z tym zrobiłem? Wygląda na to, że się pomyliłem w obliczeniach co do ilości tych kawałków złomu. Ale A nie, przecież... Przecież... Kurde... Ale ja bęcwał jestem jak zwykle. Dobra. Nadal nam nie starczy na... Aha, bo tkaniny nie mamy. Czy jest coś, co moglibyśmy poświęcić? Moglibyśmy poświęcić w sumie te buty. Nie upuszczaj ich, tylko je zniszcz. Tylko zdaje się, że... Tak, skórę z nich dostaniemy, to nas nie urządza. O, kamizelka jest, którą możemy rozwalić, dobra. Uważam, że powinno być tutaj z craftingiem tak jak w kilku innych grach było, że jak nam brakuje jakiegoś materiału, na przykład tkaniny, to powinniśmy móc zacząć crafting i dokończyć go dopiero jak znajdziemy brakujący przedmiot.
Myślę, że to by miało więcej sensu. Ale nie jestem pewny z drugiej strony. Bo tak naprawdę owinięcie tego tkaniną nie wymaga użycia tej stacji roboczej, jaką jest ten piec, nie? Także to też nie do końca tak jest. O, co tak jasno się zrobiło? A, bo księżyc wyszedł. Okej. Okay. To wszystko jasne. A? Mamy jeszcze jeden kawałek złomu. Więc pomyślałem sobie, że skoro tak, to zróbmy sobie grot. Bo czemu nie? A? Okej. Okay. I teraz byśmy... Czy to się da ogrzać? Nie, tego się nie ogrzewa. To zjedzmy to tak, jak jest, na zimno. Okej, okay, spędzę sobie teraz noc. Dorzucę jeszcze do pieca oczywiście, bo wygląda na to, że chyba nam trochę zabraknie. I... Na szczęście patyków nam nie brakuje. I rano pokręcę się po okolicy, zastanawiam się, co dalej możemy robić, chociaż jak się znam na moim szczęściu, to prawdopodobnie będzie wichura śnieżyca i nie będzie w ogóle warunków do eksploracji. Okej, budzimy się w pełni sił. Patrzcie, po raz pierwszy od bardzo dawna mamy w końcu całe zdrowie zregenerowane, maksymalnie wypełniony pasek. Miło popatrzeć aż. Dobra, to chyba miało 400 kalorii. Dobra. Resztę na razie weźmy sobie. Nic nie ma. A to pewnie trawa tak dostaje ze śniegu. To są nasze narzędzia, które ułożyłem przed pójściem spać. I tak wygląda nasze wyposażenie. Zastanawiam się, co stąd moglibyśmy zabrać. Co jest tutaj potrzebne, niepotrzebne. Nie wiem, czy w ogóle będziemy tu jeszcze kiedykolwiek wracać. Butów można by się pozbyć. Dobra, podnieść to. Chociaż nie, wiecie co, byśmy sobie zagotowali. Zagotuję sobie wody, herbatek i tak dalej. Chociaż z drugiej strony ognisko byłoby do tego wydajniejsze, ale to się jeszcze 7 godzin będzie paliło. No, ale mam dużo patyków. To rozpalę sobie... Oj, kurde, no, nie ten przycisk. Rozpalę sobie ognisko i na ognisku ugotuję te rzeczy, bo będzie szybciej po prostu. A nie, to nie jest potrzebne. O, pieniądze zmarnujmy. Nie są potrzebne. Dobra, możemy się zbierać. Wypijmy sobie. I chcę ruszyć dalej, bo nie ma sensu tutaj dłużej siedzieć po prostu. Weźmy ze sobą ten nóż, zestaw naprawczy. Łom się nam już nie przyda raczej. Niech on sobie tutaj leży. Bo rzecz jest w tym, że nóż, owszem, wiadomo, po to go zrobiliśmy, żeby zabrać. Łom byłby potrzebny, gdyby tu w okolicy były jeszcze jakieś szafki czy samochody do przeszukania. Już nic nie ma. Z tego regionu już raczej nie. Byśmy ewentualnie potrzebowali jeszcze go przeszukać. Nie. Dobrze myślę. Także piła też nie jest nam potrzebna za bardzo, chociaż w sumie... albo dobra. No to się nam na pewno przyda, jak będziemy robić strzały czy coś w tym stylu. Tych skrzynek z narzędziami jest bardzo niewiele w świecie gry teraz, więc na pewno nie zaszkodzi ze sobą zabrać. Niepokoi mnie, że przed nami słyszę wilki. O kurde. Dobra, uciekł. Możliwe, że on tutaj coś upolował i jadł i przez to, że my zbliżyliśmy się, to on spanikował i uciekł. Chodź tu. Chodź tu. No chodź. Chodź. Powinien być jakiś tutaj przycisk taki do pokrzykiwania. O kurde. Dobra. Okej, łuk zniszczony. Także mamy teraz na szczęście drugi. Przezornie wziąłem. Ale to oznacza, że mamy tylko jeden łuk już teraz. Jak ten, który mam teraz, się zużyje. On ma 95%, więc jeszcze sporo z niego postrzelamy, ale jak się zużyje, to będzie kłopot. Dobra. No chodź tu, dziadu. Chodź tu. To nam da na jakiś czas spokój od nich. Jest to jakaś metoda na pewno, żeby je odstraszyć i w ten sposób, wiecie, uniknąć konfrontacji, ale... A może by tak tutaj noc spędzić w tym? Chociaż nie, bo mamy mało żywności. Z drugiej strony są te wilki. To byśmy mieli wtedy jedzenia na więcej czasu. O! To jest szwany plan. Mamy dobrą pogodę. Mamy
pochodnie. Wprawdzie 9% już z niej tylko zostało, ale nie szkodzi. Dobra, ugotujemy sobie te wilki tutaj. I będziemy mieli żywność. Tutaj obok tego masztu radiowego, który jest przewalony, tam, dosłownie na wprost przed nami, jest jaskinia. Tam możemy przenocować. Dobra, wrzućmy sobie na godzinę. Oby się tylko pogoda nie popsuła. Dobra. Chyba muszę do tego ognia dorzucić trochę, bo coś za zimno nam. Dobra. Nadal za zimno. Plus 8, plus odczuwalne. Dobra, jeszcze się podnosi, czy nie? Dobra. I teraz kolejne jedzenie. Dobra, mamy wodę. Niedużo, bo niedużo, ale wystarczy na razie. I tutaj 8 minut. Pochodnia. Oba wilki udało mi się ugotować. Możemy stąd się zabrać w takim razie. 57 minut jeszcze będzie się gotowało, ale tak jestem już przeciążony, więc nie ma sensu więcej tego dźwigać. I powolnym, żółwim krokiem sobie pójdę do tej jaskini teraz i tam sobie spędzimy noc. I chciałbym tą noc spędzić inaczej. Chciałbym tu posiedzieć przynajmniej tą noc i następną, jeśli się okaże, że tej dzisiejszej nocy nie będzie zorzy. Chodzi o to, że to jest jeszcze jeden region, ostatni region w tym regionie, ostatnia część tego regionu, gdzie nie byliśmy wcześniej i nie mieliśmy okazji sprawdzić radiem, czy jest tu bunkier. Do tej pory przypominam, że udało nam się znaleźć tylko tą jedną zakopaną w śniegu, nie wiem jak to nazwać, skrytkę, o. I zobaczymy, czy może gdzieś tu będzie bunkier. Powinien być, według dziennika zadań, widzicie, zbadaj sygnał ponura zatoka, napraw nadajnik, wesoła dolina, zbadaj sygnał dolina spokojnej rzeki. W Milton musimy naprawić i w opuszczone trupisko musimy naprawić jeszcze. Zostały już naprawione. I przeszukujemy dalej w poszukiwaniu tego bunkra. Tutaj ten teren jest dużo łatwiejszy niż ten na lotnisku, nie? Na lotnisku sobie odpuściłem, bo tam bardzo ciężki teren jest. Teren jest super otwarty, bardzo mało kryjówek, bardzo mało jaskiń, bardzo duże otwarte przestrzenie. Pogoda się super często tam psuje i przez to jest duży kłopot z śnieżycami. Łatwo jest się zgubić, bo wiecie, jak teren jest taki bardzo szeroki, otwarty, to podczas śnieżycy nie ma za bardzo widocznych punktów orientacyjnych. Nie ma ścieżek, nie ma dróg, które by nas poprowadziły, więc jest to bardzo nieprzyjemna okolica. Dobra, tutaj sobie zostawimy zapasy żywności, żeby nam się nie psuły. Okej, okay. I w pierwszej kolejności bym szamnął sobie wilka, żeby mi nie ciążył. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy co ciekawego tu się dzieje. W sumie nie za bardzo nic ciekawego nie ma. Czy jest sens rozpalać ognisko tutaj? Ponieważ... w sumie mamy bardzo dużo patyczków. Dobra, zużyję je sobie, żeby ich nie tachać już. Bo chodzi o to, że nie jestem pewny, jak będzie tu wyglądała noc. Jest możliwe, że noc tu będzie bardzo zimna, bo to się zdarza. Na niższych poziomach trudności zauważyłem, że to się nigdy nie zdarza. A tutaj regularnie, że noce są nieraz tak zimne, że nawet jak jesteśmy w jaskini, to jest tam zbyt zimno, żeby można było całą noc bez rozpalania ognia przesiedzieć w jaskini. Więc na wszelki wypadek, skoro mogę, to rozpalę. Dobra. Zróbmy tak, prześpijmy się z godzinę, żeby się ogrzać. I podejdźmy jeszcze do tej przewalonej stacji radiowej, nadajnika. Zobaczymy, co tam się dzieje, jak on wygląda. Dobra. Nie wiem, czy to dobrze robię, że biegam. Chyba niekoniecznie. Dobra, jest. Tutaj w tej skrzynce coś mamy? Nie, to tylko dekoracja. Ciekaw jestem, czy widoczność jest na tyle dobra, żeby można było na przykład mapę narysować. Tak, tutaj kompletnie nic nie ma. Co? A, okej, okay, dobra, pomyliły mi się menu. Okej. Okay. No i eleganciara. No, pogoda jest piękna i gwieździsta, noc, ale zorzy nie ma. Poczekamy w takim razie do następnej nocy. Dobra, mamy ranek i niestety skończył mi się już opał, starczy tylko na 9 godzin. Więc plan jest taki, żeby
żeby sobie pójść i poszukać opału, ognia. Także gdzieś tu w okolicy na pewno będzie dużo drewna. Jest problem w tym, że jest wczesny ranek, więc będzie dosyć zimno. I zastanawiam się, czy stać nas na akcję szybką, typu przycięcie tego dużego konaru. I będę musiał wszystkie te konary w okolicy chyba tak potraktować. Dobra, chyba damy radę. Okej, tylko troszeczkę zdrowia na to poszło. Nadal mamy ogrzewanie? Nie, wygasło już ogrzewanie, dobra. Ale to dam, nam paliwa na parę dobrych godzin. Okej, dodajmy sobie w takim razie. Prześpię się godzinę i powtórzę to kilka razy, taką akcję, żeby zebrać na tyle dużo ognia, opału, żebyśmy mogli tutaj do następnego dnia albo nawet dłużej posiedzieć bez ryzykowania. A właśnie. Dobra. I znowu sobie podgrzeję oczywiście jakąś herbatkę. Na przykład tą. I to. I kolejna gwiezdna, piękna noc. Niestety bez zorzy. Nie wiem, czy nas stać na to, żeby tutaj przesiedzieć kolejny dzień i kolejną dobę raczej. Zobaczmy, mamy tak, tutaj 800, 800, 800, to powinno wystarczyć nam, czekajcie, kalorie 1700. Zdaje się, że maksymalnie możemy mieć 2700 kalorii zjeść na raz. Wydaje mi się, że na jeszcze jedną dobę nam będzie starczyło jedzenia. Ewentualnie możemy pójść w stronę bagna i poszukać czegoś do tego. Tylko boję się, że jak zejdę tutaj, bo tu jest skarpa. Boję się, że jak z niej zejdę, to potem powrót na górę będzie dosyć długi i nieciekawy. I ciężki. Mam nadzieję, że coś w ogóle widzicie, bo jest dosyć ciemno. Ale dzięki temu, że księżyc ładnie widać, to jest relatywnie jasno. No właśnie, jak zejdę na dół, to niestety już koniec, nie wrócimy. Właśnie, podobno dodali możliwość robienia przerębli. A jest, patrzcie. Jak fajnie, tylko ciekawy jestem, jakie narzędzia są potrzebne, żeby go wykuć. Dobrze byłoby zrobić taki przerębel gdzieś w pobliżu naszego wagonu i zobaczyć, jak ta mechanika działa. Bo kurczę, żeby wcześniej się doczekać zorzy, żebyśmy mogli zrobić tutaj badanie radia tego terenu. Tak, bo niestety nie działa. Kurczę, dopiero teraz zauważyłem, jak wyłączyłem nagrywanie natychmiast poprzedniego ujęcia, natychmiast zauważyłem tutaj te brzozy. Trzeba było je wyciąć, jak tylko tu przyszliśmy, nie zwróciłem w ogóle na nie wcześniej uwagi. I zmarnowaliśmy masę czasu, tak to już byłyby prawie suche. No trudno. Okej, przydadzą się wszystkie patyczki. Trzecia noc nastaje i kurczę, nic się nie dzieje, no. Patrzcie, nawet musiałem zaryzykować trochę zdrowiem, żeby zebrać opał na kolejną noc, bo już mi się kończą herbatki. I mimo wszystko, kurczę, coś nie ma tej zorzy. Zmienimy się jeszcze z godzinę, może się uda przewinąć trochę noc, bo ta zorza czasem potrafi skoczyć dopiero o 10 albo później. Ale coś przeczuwam, że chyba nie. Dobra, jeśli tej nocy też nie będzie zorzy, a wygląda na to, że nie będzie, to rano ruszamy chyba z powrotem do wagonu, bo moje ubrania są dosyć mocno zniszczone już. A wszystkie ściereczki i skóry do naprawy zostawiłem w wagonie, więc niestety nie mamy czym się naprawić. A jednak, udało się. Dobra, to w takim razie biorę pochodnię jakąś. Też pochodnie i radio ciężko nosić. Dlaczego? Z jakiegoś powodu, mimo że nasza postać ma dwie ręce, to nie jest w stanie nosić jednego i drugiego na raz. Dobra. Tu łuk zostawiam, bo on jest zniszczony. Jakby był jakiś pojemnik, to można by go tam schować, to by zniknął. Dobra. Okej, zróbmy tak na początek. To jest tryb bunkra, a to jest tryb schowków. Ani tu, ani tu. No dobra, to idę dalej. I zastanawiam się, którą drogą by się przejść w stronę bazy. Chyba podejdziemy tutaj wzdłuż granicy mapy. Bo bardzo szczerze wątpię, żeby coś było na środku mokradeł. W tamtą stronę mam na myśli. Ewentualnie na pewno nie bunkier, jeśli już to by coś musiało być, to coś w stylu schowka prędzej. A schowki, jak już wiemy, tam są zupełnie bez sensu do przeszukiwania. Nas najbardziej interesuje bunkier. Chociaż autorzy w
changelogu opisującym update, który dodawał tę możliwość znalezienia bunkrów za pomocą radia, napisali bardzo wyraźnie, że na tym najwyższym poziomie trudności jakość łupów w bunkrze, nawet tym najlepszym, bo jest w sumie 9 bunkrów, my jeszcze ani jednego nie znaleźliśmy, i w tym nawet najlepszym bunkrze będzie bardzo słaba jakość łupów na tym najwyższym poziomie trudności, więc tak, nie wiem, czy jest w ogóle sens tracić czas na szukanie, ale zróbmy to dla sportu. No. O. No, mamy tutaj przejście. Dobra. Będzie trzeba zaraz ognisko rozpalić. Mogłem zrobić sobie jakąś herbatkę na wynos. Nie pomyślałem o tym w ogóle. Tak się podekscytowałem tą zorzą, że zupełnie zapomniałem. A, niedobrze, niedobrze. Tak, zróbmy sobie... Nawet lepiej, kawę sobie zrobię. Tak, tak. Mamy dużo podpałek. Muszę je gdzieś wywalić, bo te podpałki już nam są do niczego niepotrzebne. Szkoda, że nie można z nich zrobić, dorzucić ich do ognia, żeby tam dodały minutę czy dwie, coś w tym stylu, nie? To by zrobiło różnicę, jednak... A, dodaję paliwo, dobra. I wstawmy sobie tutaj... No. Kubek kawy. Tutaj wstawmy ten... O, niech będzie herbata z brzozy. Okej, od razu lepiej. No, to podnieść. I na drogę weźmy akurat pochodnie. Kurczę, w ogóle się nie ogrzałem. Minus 14 stopni jest. Ja nie mogę. Rzućmy sobie jeszcze do ognia i przeczekajmy tutaj chwilę, aż mi się postać ogrzeje na tyle, żeby można było bezpiecznie iść dalej. Chyba, że zacznie wiać wichura. Radio? Niedźwiedź. Kurde. Trzeba wiać. Zachciało mu się, kurczę, położyć przy moim ognisku. No. Dobra, rozpalimy sobie zaraz następne. O-o. Na pewno jest jakieś zejście. O, idealnie. Przejdziemy się kawałek w tamtą stronę. Tam jest wieżyczka, wieża... A nie, tą wieżę to my już zwiedzaliśmy, jak szliśmy w stronę... Z Milton szliśmy do strony, w tamtą stronę do zajezdni kolejowej. Także bez sensu. Dobra, tam jest ten płaskowyż, który zwiedzaliśmy już parę odcinków temu i tam na pewno nie ma żadnego sygnału, bo dosyć precyzyjnie to sprawdziliśmy. I tutaj też nie ma. Wiecie co? Zaczynam głupieć. Zastanawiam się, czy przypadkiem ten zasięg tego radia nie jest dużo mniejszy, niż by mi się wydawało, bo jeśli jest dużo mniejszy, to byśmy musieli dużo bardziej dokładnie przeszukiwać tą okolicę. Napijmy się, żeby się trochę ogrzać. Dobra, nie jest idealnie, ale jest znośnie. Pomyślałem sobie, może byśmy tutaj rozpalili ogień i ten leżący konar tutaj rozwalimy przy okazji na opał, na przyszłość. Bo jak teraz będziemy szli w stronę wagonu, to dobrze byłoby się w nim czymś ogrzać, nie? Przejdźmy tą pochodnię. Plus 4, musimy jeszcze podnieść temperaturę. Ja wstawię od razu tutaj coś do ogrzania. I się biorę za wycinkę. Dobra, drewno wyciąłem, też się trochę zdrzemnąłem przy tym ognisku, pogoda była na tyle dobra. Śmieszny dźwięk słyszałem, jak spałem, szkoda, że tego nie nagrało się. Brzmiało to tak, jakby niedźwiedź przechodził obok, wpadł w to ognisko, krzyknął i uciekł. Ale to było tak przyspieszone, tak krótkie, że trudno powiedzieć tak naprawdę, co to było. O, tam coś leży. Chyba jest jeleń. Nie wiem, czy mamy... Nie mamy za bardzo warunków, żeby go teraz przeszukiwać. Zobaczmy. 5 minut. Dobra, zawsze coś. Zawsze parę kalorii.
Kontrolnie, ale szczerze wątpię, żebyśmy coś tu wykryli. A, już się zorza skończyła. Dobra, po sprawie. No, w końcu w domu. Nareszcie. Sobie będę mógł wypocząć na spokojnie. Chociaż nie wiem, jak tu przetrwamy, bo nie mam aż tyle opału. I martwi mnie to troszeczkę. O, a już zniszczone wszystkie są, patrzcie. Trochę skruszałe, czyli jeszcze są do jedzenia. A, niedobrze. Okej, okay, tutaj na szczęście wszystko jest na swoim miejscu. Wysuszone, dobra, suszona skóra. Bo nie jesteśmy szczególnie zmęczeni, więc sobie ponaprawiam ciuchy. A jak się zrobi cieplej, południe, to wyruszę do jaskini, tej, w której zostawiliśmy graty swoje, i tam planuję trochę posiedzieć i pokraftować różne rzeczy. Chociaż nie, bo tam stamtąd muszę zabrać skóry wysuszone, żeby naprawić buty, kurtkę, czapkę z królika i tak dalej. I zostawić kolejne rzeczy do suszenia. O, dobra. Na razie będę kończyć odcinek, bo już mi się czas kończy i dość mam materiału, żeby coś ciekawego wam pokazać. Pamiętajcie koniecznie o łapkę w górę, zawsze się przydadzą. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć! Kurczę, szkoda, że po takiej objazdówce, jaką zrobiliśmy tutaj dookoła, nie udało nam się nic znaleźć ciekawego, no?